Ryszard Pixel, nazywany na uczelni też śpiącym pikselem lub martwym pikselem, zdał finalny test i został pełnoprawnym astronautą. Był chudy, a jego sylwetka miała kształt atletycznej. Lubił palić papierosy, jednak zawód, jaki wykonywał, pozostawiał go na ciągłym głodzie nikotynowym, ponieważ w kosmosie palenie groziło spaleniem kabiny pilota. Nosił czarny, zamszowy płaszcz na dni zimne, zaś kamizelkę letnią na ciepłe. Oczywiście nosił też koszulkę i spodnie, ale te elementy garderoby zmieniały się często, zaś płaszcz i kamizelka były jego ulubionymi. Teraz jednak ubrany był w kombinezon i wstępował do rakiety. Jego średnio długie włosy były roztrzepane we wszystkich kierunkach, zaś na nosie posiadał okulary w czarnej, grubej ramce. Po odliczeniu do zera rakieta wystartowała, zaś Ryszard za sprawą przyspieszenia został wciśnięty w wygodny fotel pilota. Jebana grawitacja! Cholerne przyspieszenie! Wymamrotał sam do siebie Pixel, klikając od czasu do czasu niektóre przyciski, by ustabilizować swój lot. W pewnym jednak momencie, a było to na wysokości 12 tysięcy kilometrów, rakieta wpadła w korkociąg. Ryszard próbował ustabilizować jej tor lotu, jednak niewiele to pomogło. Obracała się wokół własnej osi. Przeklęte stabilizatory! Wycedził przez zęby Pixel. Wiedział, iż wehikuł, którym leci, nie jest najnowszej generacji. Celem zaś jego misji było dostanie się na orbitę Księżyca i stamtąd powrót na Ziemię po ówczesnym wylądowaniu na jednej z jego kolonii, z którą to ostatnio stracono łączność radiową. W końcu jednak rakieta wybiła się poza stratosferę i wkroczyła na orbitę okołoziemską. Pixel sprawdził elektroczytniki, czy żaden z podzespołów rakiety nie został uszkodzony, a potem klikając guzik separacji, odrzucił pierwszy segment rakiety. Nie czekając, aż orbita się ustabilizuje, włączył zapłon w drugim segmencie i zaczął nabierać prędkości. Tym razem bez wirowania wokół własnej osi. Astronauta dzielnie radził sobie w określaniu trajektorii lotu swojej maszyny. Został włączony dodatkowy komputer pokładowy wmontowany tam z przymusu na wypadek awarii. Ten element był jednak najnowszą zdobyczą technologiczną i już na wstępie powitał swojego pilota swoim metalicznym głosem. Orbita okołoziemska nie została jeszcze osiągnięta. Zalecam ustabilizowanie orbity. Pixel niewiele sobie robił z komunikatu maszyny. Miał zamiar dotrzeć na orbitę Księżyca jak najszybciej, bez zbędnych ceregieli. Wtedy to powiedział. Komputer, określ najszybszą możliwą trasę na orbitę okołoksiężycową. Ależ orbita okołoziemska jest niestabilna. Zaczął dodatkowy komputer. Bez dyskusji zrób to! Przyjąłem. Odparła maszyna i wyświetliła najkrótszą możliwą trasę na orbitę okołoksiężycową. Jakiś czas później rakieta osiągnęła swoją stosowną prędkość, a jej silniki zostały wyłączone. Istniało ryzyko, iż jeżeli Pixel minie Księżyc i nie zacznie wyhamowywać, może wylecieć w pustkę kosmiczną, a tego nie chciałby nikt. Godziny mijały, zaś głód nikotynowy Pixela zmagał się z każdą chwilą. Próbował rzuć gumę, jednak ta była pozbawiona nikotyny, co jeszcze bardziej irytowało astronautę. W końcu pilot obrócił rakietę tyłem do kierunku lotu i zaczął wyhamowywać swój pęd. Księżyc widziany przez małą szybkę aż rósł w oczach. Parę chwil później rakieta weszła na stabilną orbitę okołoksiężycową i odłączyła swój drugi segment dopalaczy. Pozostał zatem niewielki zbiornik paliwa na powrót do domu i trochę w module księżycowym, który odłączony od reszty mógł wylądować na Księżycu i powrócić. Ryszard przesiadł się z kabiny do modułu księżycowego i odłączając się od swojej rakiety, rozpoczął procedurę lądowania. Pech chciał, iż kolonia znajdowała się po zaciemnionej stronie Księżyca, a kontakt z Ziemią utrzymywała dzięki satelicie krążącym na innej orbicie niż statek Pixela, ale wokół Księżyca, nim łączność nie została stracona. Astronauta podczas lądowania musiał skorzystać z ręcznego systemu lądowania, gdyż jego wehikuł był starej daty.
że też każą latać nam tym kosmicznym złomem, nowe moduły lądują automatycznie. Mówił pod nosem Pixel, zaś włączone reflektory pomagały mu się orientować, jak blisko jest srebrnej powierzchni naturalnego satelity ziemskiego. W końcu wylądował na niewielkim lotnisku. Wyszedł w kombinezonie, lecz nikt go nie powitał. Podskakując i od czasu do czasu niemalże lecąc, astronauta udał się w kierunku wejścia głównej śluzy. Nacisnął przycisk, który niewiele różnił się od przycisku w domofonie, i zaczekał. Nikt mu nie otworzył. Wywoływał tak mieszkańców kolonii z 3 razy. Za 4. zaniechał dalszego dobijania się do drzwi, podszedł do swojego modułu, wyciągnął narzędzie stosowne do użytku i powrócił do drzwi. Zdjął klapę przykrywającą wielki tłok i wpasowywując urządzenie w postaci ramienia robotycznego do tego tłoka, począł kręcić. Drzwi śluzy powoli i niechętnie, ale się otworzyły. Pixel wszedł przez rozwarte drzwi, po czym zamknął śluzę od wewnątrz, znajdując tam taki sam tłok awaryjny otwierania ręcznego. W końcu, po zamknięciu śluzy, otworzył drzwi wewnętrzne i natychmiast do śluzy wlało się powietrze. Ryszard sprawdził na ramienniku czytnik poziomu tlenu, który pozostawał w normie, po czym przechodząc do wnętrza gmachu, zamknął śluzę na amen. Odłożył urządzenie przy drzwiach i włączył swój dziennik pokładowy. Tu astronauta Ryszard Pixel, 3 września 2145 roku. Obiekt wydaje się opustoszały, ani śladu żywej, już miał powiedzieć, ani śladu żywej duszy, lecz wtedy dostrzegł robota, który podjechał ku niemu na swoich kółkowych kończynach. Witamy na kolonii księżycowej Luna. W czym mogę pomóc? Gdzie się podzieli kolonizatorzy? Pytał Pixel podejrzliwie. Robot zaś odpowiedział. Wszyscy zachorowali. Jak to? A gdzie lekarze? Każda kolonia posiada zaplecze medyczne. Wszyscy zachorowali. Powiedział robot bez wzruszenia. Twarz pilota wykrzywił złośliwy grymas, ale astronauta powstrzymał się od robienia kawałów robotowi. Miał ustalić problem łącza i dlaczego nikt nie odbierał informacji z Ziemi. Z odwieszonym na plecy hełmem kombinezonu Pixel poszedł do centrum łączności. Nikogo jednak nie znalazł. Robot zaś nie spuszczał go z oczu. Chcę zobaczyć chorych, gdzie oni są. Robot bez słowa zaprowadził go do innego kompleksu i gdy już przechodzili przez śluzę prowadzącą do skrzydła medycznego, nagle zamknął śluzę, pozostawiając astronautę samego w metalowym więzieniu. Pixel próbował rozkazywać robotowi, lecz ten tylko na niego patrzył swoim zimnym, kalkulacyjnym wizjerem i oznajmił. Jest pan chory, jest pan defektem. Ryszard wpadł we wściekłość. Chwycił za kaburę u pasa i wyciągnął z niego jonizator. Urządzenie do cięcia lub spajania metalu wiązką laserową. Jednak zarówno robot, jak i astronauta wiedzieli, iż użycie tego urządzenia może źle się skończyć. Promień lasera wprawdzie mógł przepalić drzwi śluzy, ale mógł też narobić szkód w postaci pozbawienia jej szczelności, a to groziło wessaniem ich w próżnię. Ryszard jednak nie zamierzał się poddawać, postanowił rozejrzeć się po pomieszczeniu. W tych poszukiwaniach czegokolwiek zaszedł do magazynu na prowiant. To, co tam zobaczył, przeszło jego najśmielsze oczekiwania. W magazynie były przechowywane odcięte i zamrożone kończyny. Zaraz obok nich nogi, zaś korpusy biednych kolonizatorów pocięte były tak, jakby ktoś miał zamiar je zjeść w postaci żeberek lub pieczeni. Pixel ze zgrozą obserwował ten niemy cmentarz istnień ludzkich. Wybiegł z magazynu przerażony i w końcu dopadł skrzydła medycznego, którym to wszędzie jak okiem sięgnąć rozbryzgana była krew. Wtedy jedna ze śluz się otworzyła i do środka wjechał ten sam robot, który odciął mu drogę. Był uzbrojony w laserową piłę oraz jonizator, broń laserową. Wszystkie defekty zgodnie z regulaminem kolonijnym poddane zostaną terminacji. Powiedział swoim robotycznym głosem i strzelił w kierunku astronauty. Ten jednak w ostatnim zrywie uchylił się. Jego unik nie wynikał z szybkości,
a z tego faktu, iż obraz, który widział robot, był nieco opóźniony w odświeżaniu się. Robot strzelił drugi raz, tym samym wypalając osłonę w postaci metalowego panelu. Wtedy to Pixel wymierzył do robota i nacisnął spust. Strzał był celny. Robot dostał w procesor. Zachwiał się, zamajtał kończynami, po czym zaiskrzył się, zapalił i przestał funkcjonować. Astronauta wyciągnął z bocznej kieszeni skafandra paczkę papierosów i nim zgasił palące się truchło robota, zapalił papierosa od płomieni małego pożaru. Musiał jeszcze wznowić łączność z Ziemią, co nie okazało się trudne. Anteny bowiem zostały wyłączone, a nie zniszczone. Uzyskawszy kontakt z Ziemią, Pixel zdał szczegółowy raport, wspominając o posegregowanych kończynach kolonizatorów w magazynie oraz o robocie, którego systemy oszalały i zaczął identyfikować ludzi jako chorych bądź defekty. Jak do tego doszło? Nie wiedział i prawdopodobnie się nigdy tego nie dowie. Tymczasem Ryszard Pixel zaciągnął się papierosem i wypuścił powietrze, drżąc z nerwów i adrenaliny. Czekała go jeszcze podróż powrotna na Ziemię, ale to zupełnie inna historia. Scenariusz: Mikołaj Nieprawicz. Czytał Krystian Kieś. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału.